Trenerze, przegrywamy z Sokołem Klecze, pana byłym klubem 4-1. Jak ocenia pan z występu Nisfarzędz w dniu dzisiejszym? Myślę, że zagraliśmy całkiem przyzwoicie. Przez długi czas bardzo konsekwentnie realizowaliśmy założony plan na ten mecz. Tak naprawdę bardzo boli, że straciliśmy bramki, które traciliśmy, wpadły w momentach najmniej oczekiwanych. To znaczy w momentach, kiedy wydawało się, że mamy pełny mecz pod kontrolą, że przeciwnik nie stwarzał żadnego zagrożenia pod naszą bramką i nagle znakomicie wykonany rzut wolny przez Kubę Dębowskiego dał prowadzenie gospodarzom. Na szczęście znakomicie potrafiliśmy odpowiedzieć po kapitalnym zagraniu Mateusza Moleskiego. Adam Durowicz świetnie się zachował i dał nam remis. I myślę, że dalej wszystko się wydawało, mamy pod kontrolą znowu, bo znowu graliśmy konsekwentnie realizowaliśmy założony plan. I tak znowu z niczego, no też znowu bramka Stadionu Świata, można powiedzieć, no tylko, że tutaj można zarzucić coś naszym defensorom, że pozwolili się Emilowi Tiakany odwrócić i oddać znakomite uderzenie nie do obrony. Jestem bardzo ciekaw, oczywiście nigdy tego nie będę wiedział, nie dowiemy się, jak by wyglądał mecz, gdyby udało się ten rezultat remisowy do przerwy, bo już było słychać z ławki i z boiska, ławki rezerwowych gospodarzy i z boiska głosy zawodników wyraźnie świadczyły o tym, że spodziewali się znacznie łatwiejszej przeprawy dzisiaj i po prostu czuli, że ten mecz no, daleko odbiega od tego, jak sobie wyobrażali, że będzie wyglądał. Postawiliśmy im dość wysoko poprzeczkę i właśnie ta bramka na 2-1, na minutę przed końcem pierwszej połowy dała gospodarzom dużą pewność siebie, odzyskali wiarę w to, że ten mecz skończy się ich wygraną. W drugiej połowie niestety już nie potrafiliśmy stworzyć jakiegoś większego zagrożenia pod bramką przeciwnika. A bramki, kolejne bramki traciliśmy no też znowu po fantastycznych uderzeniach, po jednym fantastycznym uderzeniu z 16 metra. I też no, zabrakło, oczywiście to był nasz błąd, bo zabrakło zawodnika, który był odpowiedzialny za zabezpieczenie przedpola na 16 metrze, bo takie bramki też tak naprawdę nie powinny się nam przytrafić. I generalnie no ciężko powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z gry zespołu, bo ciężko być zadowolonym i powiedzieć, że jestem zadowolony z gry zespołu, gdy przegrywa się mecz 4-1. Ale grając z moim zdaniem chyba najlepszym zespołem w tej lidze, ciężko było przed meczem zakładać sprawienie sensacji. Dlatego z tych pierwszych 45 minut myślę, że naprawdę mogę być zadowolonym i zespół zagrał dzisiaj znacznie lepszy mecz niż tydzień temu przeciwko Centrze. Gdybyśmy z taką postawę zaprezentowali, taką formę fizyczną tydzień temu, to dzisiaj byśmy byli bogatsi o 3 punkty, bo ta dzisiejsza postawa, poziom gry, który zaprezentowaliśmy w spotkaniu z Centrą, jestem przekonany o tym, dałby nam 3 punkty.